witam Państwa ponownie na drugiej części konferencji pomeczowej po rywalizacji Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok w ramach 10. kolejki PKO-BP Ekstraklasy. Wynik 2-2. Przypominam, że dla Jagiellonii bramki strzeli Mark Gual i Jesus Imaz. Natomiast dla Lechii Gdańsk dwukrotnie trafił Flavio Paixão. Witam serdecznie trenera Macieja Kalkowskiego. Wieczór. Jeszcze się przedstawię. Ja nazywam się Paweł Burka, z biura prasowego Lechii Gdańsk. Dzisiaj jestem w zastępstwie Macieja Markowskiego, który przebywa obecnie na urlopie. Zanim przejdziemy do pytań, bardzo proszę trenera Macieja Kalkowskiego o krótkie podsumowanie tej rywalizacji. To chyba ja musiałbym też na początku Was zapytać, czy to się dało oglądać, bo wydaje mi się, że to był niezły mecz w naszym wykonaniu. Szkoda tych błędów w obronie, bo na odprawie ustalamy sobie coś innego, mamy zacząć inaczej i nie wiem, czy niektórzy nie zrozumieli i szacunek dla zespołu na pewno, bo w takiej sytuacji, w jakiej my się obecnie znajdujemy i dwa razy przegrywając u siebie, nie jest łatwo z tego wyjścia, a doszliśmy na 2-2 i chyba wszyscy widzieliście, że chcieliśmy ten mecz wygrać. Na pewno graliśmy do przodu, chcieliśmy strzelić trzecią bramkę i za to duży szacunek chłopakom. Czy mamy pytanie do trenera Kalkowskiego? Dobry panie trenerze, Maciej Słowiński, Inter. Tak, potwierdzam, dało to się oglądać momentami. Ja mam pytanie o ławkę rezerwowych. Dlaczego nie wykorzystaliście wszystkich miejsc? Czy to znaczy, że Lechia nie ma więcej piłkarzy, czy nie wiem? Można było, nie wiem, Krystiana Okonieckiego czy kogokolwiek tam posadzić na ławce i dać mu to debiutować. Dziękuję. Kilka rzeczy wymknęło nam się. Dzisiaj zostaliśmy w 20, tak? Krystian wczoraj był w Szczecinie, grał mecz w juniorach, a niestety dostałem informację, że Abuhana jest chory, zatruł się, nie wiem co się stało i że nie jest do meczu i dlatego nas było tylko 19, ale jak to mówił trener Bogusław Kaczmarek, w ogóle żeśmy się tym nie martwili, czasami jest lepiej być najedzonym w 13 niż głodnym w 18. Nieważne. To było dawno, co jak mówię. Że mogę zapomnieć. Proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Jacek Łuczyński, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, co do intencji, że chcieliście wygrać, to ta zmiana teraz Ino za nalepę to potwierdza, ale mam tak pytanie, gdyby nie kontuzja Michała, bo tak to wyglądało z trybun, czy równie odważną zmianę jakiś trener miał w zanadrzu? No już Dawid Stec ostatnie 5 minut zgłaszał jakiś drobny uraz i chcieliśmy na tą pozycję wstawić Klemensa, żeby jako prawo, żeby zagrał jako prawy obrońca bardziej ofensywnie i taki mieliśmy pomysł. No. Znowu gdzieś ta kontuzja nam troszeczkę pokrzyżowała nasze szyki i no trudno, trzeba było zciągnąć na lepę. Marko wszedł, myślę, że szkoda, że nie to strzał, bo chyba miał jedną sytuację, muszę to jeszcze obejrzeć. Wczoraj na treningu oddał 5 takich strzałów, że kończyło się to bramką i dzisiaj była ta sama pozycja. Niestety oddał piłkę do Gajosa niezbyt celnie. Szkoda, no szkoda. I odnośnie przyszłości, no bo po meczu poszedł Pan z drużyną do kibiców, było skandowanie Maciej Kalkowski. Jak trener to odbiera? Czy to było podziękowanie za te 3 mecze, czy to był taki carte blanche i że kibice życzą sobie, żeby Maciej Kalkowski w czwartym, w piątym i tak dalej meczu siedział na ławce trenerskiej Lechii Gdańsk? Ja czekam na decyzję władz klubu. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? No, na dzień dzisiejszy nic nie wiem. Czekam na decyzję, czy będę pierwszym trenerem, czy mam pomóc tutaj, jeżeli będzie trener wybrany, czy mam pomóc w sztabie, czy po prostu moja misja w Lechii zakończyła. Kompletnie nie mam pojęcia, nie myślę o tym. Cieszę się, że dzisiaj ten zespół tak powalczył, bo obojętnie kto, obojętnie jak, ci chłopcy walczyli, chcieli wygrać na pewno, chcieli wygrać w tej trudnej sytuacji, pokazali, że można czasami klatą do przodu, pomimo tego, tak jak powiedziałem, żeśmy przegrywali, że w tej lidze trzeba biegać, walczyć i jesteśmy w stanie wrócić jako Lechia na zwycięską ścieżkę. Wiem, że tak na gorąco trudno zebrać pewno takie resume z 3 meczów, ale takie krótkie podsumowanie, bo patrząc tylko na strzelane gole, pierwszy mecz na 0, drugi na 1,
trzeci na dwa, czyli to jest progres? Trener też tak to odbiera, że z tygodnia na tydzień to lepiej wyglądało, czy to zbyt duże uproszczenie? Nie, myślę, że zbyt duże uproszczenie, bo dwa mecze po dwie bramki żeśmy stracili. Na pewno gdzieś w głowie mieliśmy ten mecz ze Śląskiem. No, myślę, że to była, że to było niezłe 60 minut, już nie chcę do tego wracać i gdzieś tam to nam się wymknęło spod kontroli. Wiedzieliśmy, że Jagiellonia jest groźnym zespołem. Wiedzieliśmy, że będzie grała bardzo mocno, agresywnie, że będzie chciała iść do przodu. Mieliśmy na to jakiś tam plan, oprócz tej trzeciej minuty, gdzie nam to nie wyszło. Myślę, że resztę bardzo, bardzo dobrze chłopacy wyglądali na boisku i tyle. Przemysław Bolszewik, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, takie pytanie. Czym przekonał pana Maciej Gajusz, że to akurat jemu powierzył pan opaskę na dzisiejsze spotkanie? Maciej Gajusz przekonał mnie tym, że to jest bardzo spokojny i zrównoważony gość. I taki mi był dzisiaj na boisku potrzebny. Niepotrzebne mi było jakieś dodatkowe emocje. To musiał być gość z chłodną głową, który gdzieś tam z tego środka boiska poustawia, podpowie. Bardziej podejdzie do tego pozytywnie. Maciek jest takim zawodnikiem. Nie wiem, czy to był ostatni jego mecz jako kapitan. Zobaczymy, no, zobaczymy, co się wydarzy w tygodniu. Dzień dobry, panie trenerze. Damian Nitka, Lechia.pl. Dzisiaj w kadrze meczowej nie było Łukasza Zwolińskiego, więc jak rozumiem, to była ta jedna wątpliwość zdrowotna, o której wczoraj mówił trener, czy nie? Tak, tak. No, mieliśmy przygotowaną 20 na ten mecz, dlatego niektórzy pojechali na juniorów. No, Łukasz też zgłosił nam jakiś problem z plecami, który się już ciągnie od 3 tygodni. Do dzisiaj rana czekaliśmy, czy da radę, nie da radę. No, nie był gotowy na 100%, nie było sensu po prostu go gdzieś wstawiać i ryzykować jakimś pogłębieniem urazu.